Teraz pokażę pierwszą klasę naszego wspaniałego pociągu Kuszetki. Mianowicie jedziemy z Tbilisi do Erwania nocnym, jest cudownie. Wzięliśmy sobie fajne bilety za 73 lire. W ogóle, kurde, będzie prysznic. Na pewno będzie prysznic w pokoju, na pewno łazienka. O, Michał wychodzi. 35 euro, nie? W Michał jedną wyszedł. Stronę. Właśnie tutaj jest nasz przedział i to pokazać, jest moje łóżko. Tak. Ja nie wiem, czy mam płakać, czy się po prostu załamać. Każdy, kto widział kiedyś Hiltona, może zobaczy go tutaj. 35 nie euro, nie? A wczoraj w hostelu żeśmy spali za 10 dolarów, który był 5 razy lepszy, nie? No. Mam nadzieję, że jak pociąg zahamuje, no to nie walniemy się głowami, czy mam dobre ubezpieczenie, nie? I wszystko może być. Jeszcze pokaż, może Adam, pokażmy Adam, pokaż dookoła. Adam, pokażemy Adama. Wygląda cały przedział, jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład ma dobre poczucie humoru, może być się z tego śmiał. Czekaj, poduszki pokażę u góry, nie? Myślisz, że pcheł nie ma, co? Myślę, że są. Szyb, chły, ebola, gender. O, to jest ten. Na Facebooka selfie, nie? Wszystkie laski chciałem pozdrowić, bo to jest taka moda na selfie, nie? Jest cudownie, jest nice, przykuł do życia. To jest drugie selfie. Tak. Fajnie jest. No, teraz czekaj. Chodź, za selfie jebniemy, czekaj. Tak, jest selfie. Cześć. O, czekaj, bo nie jestem przy... O, tak, dobra, jest selfie. Kurwa, zajebiście. A to jest moje łóżko. Też się masz czym chwalić. Czekaj, czy się zmieszczę. Adam, pokaż swoje łóżko. Tak, no, nie masz miary? To się rozkłada, czy nie? Nie ma takiej miary. No, to 35 euro. Kolejna nasza pierwsza klasa w pociągu w Iranie. 6 łóżek w jednym przedziale. Tutaj Adam śpi, koledzy poniżej. Drugie łóżko, trzecie łóżko. To z powodu wstydu. To koleżkowie. Czech. Czech, wodę kierownik przyniósł.